Cześć, z tej strony Daniel. Fajnie, że jesteście w RR Moto. W tym filmie pokażę Wam kask szczękowy ze szczęką przesuwaną całkowicie do tyłu. Jest to model Airoch Rev 19. Airoch jako jeden z pierwszych producentów, jeżeli nie pierwszy, z tego co mi pamięć nie myli, wymyślił właśnie kask, który można całkowicie przekształcić z kasku integralnego w kask otwarty, kask typu jet. I robimy to w ten sposób, że przyciskamy te dwa przyciski, wizjer idzie do góry, szczęka cofa się całkowicie do tyłu i w tym momencie ona się tutaj znajduje i jak widzicie z przodu mamy całkowicie otwartą przestrzeń. I to jest właśnie ogromna różnica pomiędzy standardowym kaskiem szczękowym, a kaskiem tego typu. Ponieważ standardowy, jeżeli mamy kask szczękowy, to ta szczęka zostaje gdzieś w tym miejscu i robi się żagiel. W momencie, kiedy szczękę schowamy całkowicie do tyłu, to aerodynamika nie jest w żaden sposób zaburzona i po prostu przyjemniej w taki sposób się podróżuje, jeżeli faktycznie chcemy używać kasku w pełni otwartego. Znacie już najważniejszą cechę charakterystyczną kasku Airoch Rev 19, teraz z czego on został zbudowany. Więc jeżeli chodzi o skorupę, to jest ona zbudowana z materiału HRT, czyli takiego wzmocnionego termoplastu. Jeżeli chodzi o wagę takiej skorupy, to w przypadku wersji M to jest 1600 gramów, w przypadku L 1750 gramów, więc jak widzicie, zastosowanie takiej szczęki, która całkowicie chowa się do tyłu, wymaga przez producentów zastosowania specjalnych mechanizmów, więc ten kask jest delikatnie szerszy niż standardowy kask szczękowy czy integralny, jest też troszkę cięższy, aczkolwiek i tak jest lżejszy niż najnowszy model HJC I100, też ze szczęką otwieraną do tyłu. Jeżeli chodzi o wizjer, wizjer jest szeroki i to widać, on nawet ma specjalne poszerzenia, którymi chwali się producent, tak żebyśmy, kiedy się rozglądamy na boki, czy stoimy na skrzyżowaniu, że na pewno coś nie jedzie z prawej lub z lewej strony, żebyśmy mieli okazję to faktycznie zauważyć. Oprócz tego szyba jest przystosowana do montażu pinlocku, czyli takiej warstwy, którą naklejamy od wewnątrz na szybę, przez co unikniemy parowania. I taki pinlock mamy w zestawie, standardowo on kosztuje około 200 zł, więc taką rzecz fajnie po prostu mieć. Ciekawostka jest taka, że aby otworzyć wizjer, zawsze musimy zwolnić blokadę tym czerwonym przyciskiem na szczęce. W tym momencie wizjer podnosi się do góry. Może być on albo całkiem otwarty, albo całkowicie zamknięty. W zasadzie nie ma żadnej pośredniej funkcji. Skoro mamy już wizjer otwarty, warto popatrzeć na blendę. Blendę obsługujemy suwadłem po lewej stronie kasku. Jest ona głęboka, ciemna. Chodzi z wyraźnym oporem, ale czujemy ten moment, kiedy ją otworzymy lub zamkniemy. Wentylacja. Poza tym, że możemy otworzyć całkowicie szczękę i mieć pełną wentylację, producent zastosował tutaj także otwieraną wentylację na szczęce, w dolnej części szczęki. To jest tylko otwarte lub zamknięte. Również chodzi z wyraźnym oporem i czujemy moment zamknięcia i otwarcia. W górnej części mamy jeden wlot wentylacyjny, który możemy otworzyć na trzech płaszczyznach. Mamy zamknięty, w pół otwarty, w pełni otwarty. I z tyłu mamy wyloty, jeden tak naprawdę wylot gorącego, wilgotnego powietrza w tej części kasku. Na zewnątrz znajdziemy także specjalny otwór, przez który możemy wyprowadzić kable i zamontować uniwersalny intercom. Teraz przechodzimy do wnętrza, ale najpierw w jaki sposób otwiera się tą szczękę. Tutaj mamy dwa przyciski. Pierwszy jest do wizjera, drugi do otwarcia szczęki. Przyciski naciskamy naraz, oba, i otwieramy szczękę do tyłu. Teraz, jeżeli chcemy jeździć w szczęce otwartej, to najlepiej byłoby ją zamknąć. W sensie na stałe możemy zamknąć, ponieważ kask posiada certyfikat PJ, czyli podwójną homologację do jazdy z otwartą, jak i zamkniętą szczęką. I za pomocą tego przycisku po lewej stronie kasku, pod szczęką, możemy ją zablokować. W tym momencie, kiedy przesuniemy przycisk, szczęka jest już na stałe zablokowana, sama z siebie się nie otworzy. My także jej nie otworzymy, musimy pamiętać, żeby z powrotem ją odblokować. Zobaczmy w takim razie do wnętrza. Jeśli chodzi o zapięcie, to standardowe zapięcie MicroLock z regulacją. W środku mamy przyjemną, miękką wyściółkę, nadającą się do prania w pełni antybakteryjną, antyalergiczną. Możemy oczywiście zamontować uniwersalny intercom i nawet mamy takie ładne zdobienia Made in Italy.
Aeroh Rev 19 dostępny jest w rozmiarach od XS do 2XL i jak przystało na włoską markę, dostępny jest w wielu ciekawych malowaniach. Ale na przykład takie malowanie jak my mamy w tym momencie, czyli szary antracyt, nie dość, że nie nagrzewa się na słońcu, to też ciekawie moim zdaniem wygląda. A jeżeli chcecie go przymierzyć bezpośrednio, zobaczyć, pomacać, że to jest na pewno kask dla Was, to zapraszamy do naszych sklepów. Jeżeli chcecie znać najbardziej aktualne ceny i dostępne malowania tego kasku, to link znajdziecie w opisie. Chcąc ułatwić Wam zakup odzieży motocyklowej przez internet, stworzyliśmy system wspomagający wybór rozmiaru. Uważamy, że system jest bardzo pomocny, więc testujcie na rrmoto.pl i dajcie nam znać.